móc wystąpić przed Państwem, no poniekąd też dosyć duże wyzwanie, mówią Państwo, również dysponuje się bardzo dużą wiedzą dotyczącą wszelkich zagadnień związanych z autonomią. W ramach mojego wykładu chciałbym Państwu powiedzieć tak naprawdę, jakie są aktualne możliwości, jakie są spodziewane przyszłe możliwości leczenia raka nerkowo-komórkowego w Polsce i uwzględniając perspektywę naszą, czyli lekarzy, i perspektywę punkt widzenia pacjentów. Jak Państwo wiecie, rak nerkowo-komórkowy, rak nerki dotyczy przede wszystkim nerki, bo to jest nowotwór, który rozwija się w obrębie tego narządu, w obrębie kory. I na pewnym etapie wzrostu uzyskują komórki tworzące taki guz, nabywają umiejętności przenoszenia się z układem krwionośnym, przemieszczania się w organizmie, tworzenia przerzutów odległych, czyli powodują, że dochodzi do uogólnienia procesu nowotworowego. Kilka słów na temat epidemiologii. To nie jest tak częsty nowotwór jak na płuca. Tu mamy do czynienia z około 2% występowaniem tego raka na świecie. W 2008 roku w Polsce zachorowało 2,5 tysiąca mężczyzn i 1700 kobiet. Dane za 2009 rok dotyczące zgonów wskazują, że 1500 mężczyzn i 980 kobiet zmarło. Podobnie jak w przypadku innych nowotworów, wraz ze starzeniem się społeczeństw dochodzi do stałego wzrostu zachorowań na ten nowotwór. To jest odsetek około 2-3% rocznie. Nowotwór jest najczęściej wykrywany w 6-7 dekadzie życia, ale oczywiście pacjenci w wieku 20-30 lat z rakiem nerki to nie są wielkimi wyjątkami, tacy pacjenci się zdarzają. Problemem jest to, że ten nowotwór, z racji tego, że sama nerka jest narządem bardzo dobrze unaczynionym, bardzo szybko dochodzi do uogólnienia procesu nowotworowego. Wielu pacjentów w momencie stawiania diagnozy, 30% chorych, nowotwór już jest uogólniony, możemy stwierdzić, bez tego przerzutu wodnego. A u kolejnych 30%, nawet po przeprowadzeniu radykalnego zabiegu, czy usunięcia nerki, czy fragmentu nerki z guzy, w ciągu kilku lat dochodzi do uogólnienia procesu. Także jest to duży problem terapeutyczny, mimo że to nie jest najczęstszy nowotwór, to problem terapeutyczny jest duży. I w trakcie tego wykładu chciałbym powiedzieć o kilku aspektach dotyczących leczenia tego nowotworu. Pierwsza kwestia to tak naprawdę, co historycznie można było zrobić, co się robiło w zakresie leczenia tego nowotworu. Przełom ubiegłej dekady, wprowadzenie leków ukierunkowanych okulorekularnie. Chciałbym pokazać właściwie, co spowodowało, że nasz arsenał środków terapeutycznych rozszerzył się o nowe aktywne leki. Jakie kryteria prognostyczne są używane do tego, żeby kwalifikować pacjentów do leczenia. I tak naprawdę, czym są leki ukierunkowane molekularnie w leczeniu raka nerki, jaka jest ich skuteczność, jakie są wskazania do ich stosowania i jakie jest tak naprawdę bezpieczeństwo ich stosowania. Że chirurgia, jako taki klasyczny, podstawowy zabieg w leczeniu raka nerkowo-komórkowego na wczesnym etapie, ma również znaczenie w przypadku choroby uogólnionej. Bowiem wiemy, że usunięcie nerki zajętej guzem, nawet w przypadku choroby uogólnionej, umory z przerzutami, jest uzasadnione i poprawia zarówno rokowanie, jak i stwarza lepsze warunki do działania tych nowych leków ukierunkowanych molekularnie. Także znaczenie ma również przeprowadzanie zabiegów metastazektomii, czyli u chorych z uogólnionym procesem nowotworowym, usuwanie przerzutów płuca ma istotne znaczenie w przebiegu choroby i zwiększa szanse na dłuższe życie chorych. To jest jakby kwestia zaprezentowana Państwu właściwie spojrzenia biologów molekularnych i lekarzy na to, czym dysponujemy, głównie uwzględniając tak naprawdę efektywność leczenia, które stosujemy. Natomiast z punktu widzenia perspektywy pacjenta jest bardzo istotny zarówno efektywność naszego leczenia, jak i bezpieczeństwo i wpływ leczenia na jakość życia chorych.
przypadku tych nowych leków, które nie są klasycznymi lekami cytotoksycznymi, mamy do czynienia również z działaniami niepożądanymi. O innym charakterze niż w przypadku klasycznych leków cytotoksycznych, czyli nie ma na przykład łysienia, nie ma wymiotów. Natomiast jest szereg innych, nowych działań niepożądanych, z którymi tak naprawdę dopiero w przypadku stosowania tych leków mamy do czynienia. To są też działania, które potrafią w istotny sposób wpłynąć na jakość życia leczonych chorych. A w przypadku leczenia paliatywnego, które stosujemy, czyli leczenia, które nie może wyleczyć chorych, bardzo ważne dla nas jest zarówno utrzymanie w kontroli choroby, jak i zapewnienie chorym jakości życia. Objawy zespół imieniowo-podeszkowy. Ja będę jeszcze na slajdach akurat pokazywał, bo to jest bardzo przykry zespół. Natomiast tak naprawdę w przypadku wszystkich leków, tych ukierunkowanych molekularnie stosowanych w leczeniach alergii, obserwujemy działania niepożądane. Tak naprawdę uwzględniając wszystkie, od tych najsłabszych do tych najsilniejszych działań niepożądanych, jakiekolwiek działania niepożądane stwierdzamy praktycznie u wszystkich chorych. Poważne działania niepożądane, takie, które istotnie wpływają na jakość życia chorych, stwierdzamy u ponad 1/3 pacjentów. W przypadku inhibitorów kinaz tyrozynowych, solnitynów, sorafenik, bazopanik, te typowe działania niepożądane to zapalenie dłoni śluzowych, zmęczenie, zespół dłoniowo-podeszwowy, tak zwany zespół ręka-stopa, wysypka, nadciśnienie czy występowanie biegunów. Inhibitory kinaz tyrozynowych, które działają w troszeczkę inny sposób, również mamy do czynienia ze zmęczeniem. Tu się pojawiają nudności, wymioty. Inhibitory kinaz tyrozynowych są bardzo silnymi lekami immunosupresyjnymi, które są na przykład w tej chwili też stosowane w zapobieganiu odrzutu przeszczepu po przeszczepianiu narządu. Także mamy do czynienia z osłabieniem układu odpornościowego, z zaburzeniami metabolicznymi, takimi jak hiperglikemia, hipercholesterolemia, hipertrygliceridemia oraz takim też nietypowym działaniem niepożądanym, jak nieinfekcyjnym zapaleniem płuc. Zapalenie błąd śluzowych może być stopniowane od stopnia pierwszego do stopnia trzeciego. Jak widzą Państwo, od niewielkich zmian na błonach śluzowych do bardzo masywnych odrzutów, które uniemożliwiają tak naprawdę pacjentom normalne funkcjonowanie, przyjmowanie pokarmów czy przyjmowanie płynów. W przypadku zespołu dłoniowo-podeszwowego od zaczerwienienia tylko i takiego uczucia dyskomfortu na dłoniach poprzez tworzenie się pęcherzy i masywne obrzodzenia na dłoniach w zespole dłoniowo-podeszwowym w stopniu czwartym. To są ogromne rozpadlinowe zmiany na dłoniach, krwawiące, praktycznie uniemożliwiające chorym zarówno chwytanie czegokolwiek, jak i chodzenie. Jeden chory mi powiedział obrazowo, opisał to, że na czworakach na ogniskach. Tak to rzeczywiście wyglądało, pęcherzy na stopach. To związane jest z tym, że one się wydzielają spotem metabolizmu tego leku i ludziom, którzy mają zwiększoną podniebność na dłonie tutaj i podeszwy mają taką, dlatego tam to objawy. Ale to się cofa później. Cofa się. Tak. Ale też problem jest taki, że w odróżnieniu na przykład od kemioterapii, którą się podaje, powiedzmy w cyklach co 3 tygodnie, jeśli te ostre odczuwalności są, to tutaj podaje się te leki non-stop przez miesiące. I objaw, który nawet jest o dużym nasileniu, ale trwa krótko, jest znacznie mniej uciążliwy niż objaw, który jest nawet o słabym nasileniu, ale trwa miesiącami. Podam panu przykład. Jeżeli chory dostaje, powiedzmy, po wpływem jakiegoś leczenia biegunkę i 3 dni, prawda, ma tę biegunkę, no to jest uciążliwe, prawda, i tak dalej. Natomiast jeżeli ta biegunka trwa 6 miesięcy i nawet jeśli to jest biegunka mniejszego stopnia, prawda, o powiedzmy 5 razy dziennie musi iść do toalety, to jest koszmar. Także my musimy w pewien sposób inaczej zdefiniować kryteria toksyczności tych leków celowanych, niż one nie bardzo pasują, te klasyczne kryteria, które stosować w przypadku chemioterapii do tych nowych leków. Tu jest jeszcze właśnie też, co pan profesor Jasen zaznaczył, te leki są stosowane ciągle, dlatego, że w odróżnieniu od leków cytotoksycznych, czyli klasycznych leków chemioterapeutycznych, których mechanizm działania polega na blokowanie podziałów komórkowych, komórka w momencie, gdy
jest zaprogramowania do dzielenia się, nie może się dzielić, taka komórka obumiera. Tutaj lokujemy tylko pewne krytyczne szlaki warunkujące to, że ta komórka może się dzielić, może przeżywać, ale ta komórka, my nie jesteśmy w stanie zniszczyć tych komórek, dlatego że my blokujemy tylko ten sygnał stymulujący podziały, stymulujący rozwój guza. I tak długo jak stymulujemy, jak blokujemy te szlaki, albo tak długo jak komórka nie wymyśli, jak obejść tą naszą blokadę, tak długo ten nowotwór jest zatrzymany. To jest leczenie cytostatyczne, bo w odróżnieniu od leczenia cytotoksycznego my nie działamy toksycznie, my tylko zatrzymujemy ten proces. Przerwanie leczenia, czy to właśnie z powodu działań niepożądanych, czy z powodu ograniczenia dostępności do leku, w pewnym momencie po prostu odblokuje to, co zablokowaliśmy, ta choroba ruszy z powrotem z wysoką dynamiką. Także te wszystkie terapie celowane na dzień dzisiejszy muszą być stosowane tak długo, jak długo są skuteczne. I kolejne działanie niepożądane, które może mieć istotny, ma istotny wpływ na jakość życia chorych, to jest zmęczenie, znużenie. Od stopnia zero, czyli jest brak objawu, poprzez stopień drugi umiarkowany, powodujący niewielkie ograniczenie codziennych aktywności życiowych, później ciężkie ograniczenie codziennych aktywności życiowych, aż po całkowitą niesprawność, to jest też stwierdzane, to jest kolejny bardzo istotnie wpływający na jakość życia chorych parametr. Proszę zobaczyć, że te wszystkie leki, o których mówiłem, one są sobie nierówne. Są pewne leki, które mają bardzo nasilone... A, to jest ta kwestia, tak jest. Czyli toksyczność. Które mają bardzo nasilone działania niepożądane, takie jak bevacizumab skojarzony z interferonem. Te leki, zarówno tutaj przy astenii, czyli takim znużeniu, biegunce, zmęczeniu, zespole dłoniowo-podeszwowym, nadciśnieniem, zapaleniu szczątkowych, te leki różnią się między sobą. Na co warto zwrócić uwagę, to są dwa leki stosowane w pierwszej linii leczenia, czyli pazopanik, który jest zarejestrowany, ale którego stosowanie nie jest rekomendowane, i sunitylin, który jest w tej chwili w programie terapeutycznym. I to jest taki przykład tego, jak niekorzystna rekomendacja Agencji Oceny Technologii Medycznych troszeczkę nam komplikuje życie. Powiem, wiemy, że w pierwszej linii leczenia mamy dwa aktywne leki, mamy sunitylin i pazopanik. Tak naprawdę te leki trudno ze sobą porównać. Sunitylin był porównywany z interferonem, pazopanik z placebo. Także wydaje się, że te leki są podobnie skuteczne. Być może sunitylin jest troszkę bardziej efektywny niż pazopanik. Natomiast w oparciu o analizy bezpieczeństwa mniej działań niepożądanych w stopniu trzecim i czwartym stwierdza się w przypadku pazopaniku niż sunitylinu. Czyli teoretycznie mając pacjentów, którzy mają wysoką dynamikę procesu nowotworowego, którzy wymagają bardzo agresywnego leczenia, u tych chorych sunitylin, mimo większej spodziewanej ilości działań niepożądanych, byłby tym leczeniem optymalnym. Ale w przypadku chorych, gdzie ta dynamika uogólnionego procesu nowotworowego nie jest jakaś bardzo nasilona, ci chorzy są bezobjawowi, lepiej wydaje mi się byłoby zastosować lek o troszeczkę potencjalnie mniejszej skuteczności, ale również skuteczne w tej linii, ale o dużo mniejszej toksyczności, bo byśmy nadal trzymali chorobę w ryzach, natomiast byśmy zagwarantowali tym pacjentom lepszy komfort życia. Także dobór leku musi być uzależniony i spodziewamy się, że w następnych latach, jak będą się pojawiały następne leki, musi być uzależniony zarówno od dynamiki zaawansowania choroby i od objawów związanych z chorobą, jak i od kwestii, żeby utrzymać jakość życia chorych. Także na dzień dzisiejszy, w oparciu o rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej w polskich warunkach, w pierwszej linii leczenia chorych z grupy o dobrym rokowaniu, można rozważać stosowanie interferonu lub sunitylin, powinien być też sunitylin zawarty. W przypadku pośredniego ryzyka sunitylin również w rekomendacjach jest pazopanik, natomiast to nie jest rekomendowane przez AOTM. W przypadku niekorzystnego rokowania, niejasnokomórkowego raka nerki, ten sirolimus, który również nie jest w tej chwili rekomendowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych. W drugiej linii leczenia u chorych, którzy wcześniej byli leczeni interferonem, mamy sorafenik w ramach programu terapeutycznego.
teoretycznie bardzo fajny, który również nie jest rekomendowany. I koniec, po powodzeniu inhibitorów kinastrozynowych solafenibu 3, sunitinibu, mamy na pewno everolimus i być może axitinib, który również jest zawarty w tej chwili w zmiankowaniu w aktualnych rekomendacjach. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.